Małgorzata Rozenek-Majdan, około 37 l, jest pełna obaw. W rozmowie z TVN przyznała, że najgorsze dopiero przed nią. Małgorzata Rozenek-Majdan jest w 7 miesiącu ciąży. W obecnym stanie musi na siebie o wiele bardziej uważać. Reklama szerząca się epidemia koronawirusa sprawy nie ułatwia. Dlatego gwiazda wraz z całą rodziną wyjechała z dala od Warszawy. Zaszyli się w jednym z luksusowych spa, by przeczekać najgorsze. W czasie ciąży nie da się jednak całkowicie uniknąć wizyt w szpitalu, czego bardzo się obawia. Nie wychodzimy do sklepów, a jak wychodzimy na spacery. To w miejsca, w których w ogóle nie ma ludzi, wyjawiła w rozmowie z prowadzącym uwaga. Koronawirus. Lekarz powiedział mi, że teraz to ważniejsze, niż zrobienie badania USG, dodała. Najgorsze jednak dopiero przed nią. Problem zacznie się w osiem miesiącu, kiedy jest badanie KTG. Nasz lekarz sugerował, że są rozwiązania przenośne, domowe. Szukamy takich możliwości, o których wcześniej byśmy nawet nie myśleli, ubolewa Małgorzata. Trzymamy kciuki, aby wszystko dobrze się skończyło.